Jestem Ewelina Służebniczka i przed wielu laty poszukiwałam swojej drogi, wartości, swojego miejsca i wtedy z pomocą przyszła mi Gazeta Niedziela, gdzie przeczytałam zaproszenie na spotkanie dla dziewcząt. Z tej propozycji skorzystałam, choć nie było to dla mnie łatwe, dlatego że zastanawiałam się, co się właściwie robi u sióstr, czy się tylko modli, a ja do końca no, tak nie potrafię. Poszukiwałam tej drogi i był to też czas takiego wewnętrznego buntu. Z jednej strony był kościół, z drugiej strony był czas dyskotek i taka walka we mnie się toczyła. Ale w rezultacie na takie spotkanie pojechałam, zadzwoniłam choć z drżeniem, i po takim spotkaniu, kiedy wróciłam, znajomi powiedzieli mi, że byłam jakby odmieniona, że coś się we mnie przemieniło. O czym ja nie wiedziałam, prócz tego, że poczułam radość w sercu, coś jakby pękło. I dlatego też chcę zaprosić was, szczególnie dziewczęta, gimnazjalne na takie spotkanie, które odbędzie się w naszym domu. Będzie to czas, kiedy będziemy mogły zastanowić się nad tym, co w życiu jest ważne, co jest dla nas wartością. Będziemy też poszukiwać kwiatu naszego życia, znajdziemy się w tajemniczym ogrodzie wartości.